Witam wszystkich. Z tej strony Bossman i mam przyjemność zaprezentować przygody kolejnego i zarazem ostatniego już bohatera z gry The Cave. Tym razem padło na mnicha. Na samym początku całą trójkę naszych bohaterów ustawiłem na osłabionym moście, który to jednak nie uległ zniszczeniu pod wpływem zsumowanych kilogramów, ponieważ brakuje pewnego dodatkowego elementu, który zwiększyłby ich ogólny ciężar. Tak więc w tym celu udajemy się na szczyt góry, aby owy element zdobyć. Tutaj, jak przed chwilą widzieliście, użyliśmy naszej specjalnej umiejętności telekinezy, no i tym samym mamy możliwość przedostania się na górne piętra świątyni. Tak, w tym miejscu musimy również użyć telekinezy. Welcome, young apprentice. You have come far, yet your mind is not at peace. To achieve enlightenment, you must pass the four trials of Zenness. Take this and begin. Dostajemy się do mistrza, który stwierdza, że nasz umysł nie jest jeszcze gotowy. Bycie mistrzem wymaga dogłębnego poznania siebie, podróży w głąb własnego umysłu i jego oczyszczenia. Dlatego zostaniemy poddani czterem próbom i na początek dostajemy do rąk pióro, które odpowiednio wykorzystane rozpocznie naszą wędrówkę do stania się lepszą wersją samego siebie. Tak więc, jak się pewnie domyślacie, to właśnie pióro jest tym dodatkowym elementem, który przełamie spróchniałe deski mostu. Tak więc teraz wystarczy podskoczyć. Most uległ zniszczeniu. Ten most jest zaliczany jako pierwszy test, więc oczywiście pierwsza próba została zaliczona na szóstkę. W tym miejscu przystąpimy do drugiej próby i musimy skorzystać z naszych telekinetycznych zdolności. Zadanie polega na przeniesieniu płatków lotosu i umieszczeniu ich na kwiatowym stojaku. Oczywiście, aby to zrobić, musimy iść bardzo powoli. I w momencie, kiedy zauważymy, że zaczyna wiać mocniejszy wiatr, musimy się odwrócić szybko plecami, tak aby ten wiatr nie zdmuchnął nam tych płatków. Tak, tutaj musimy zamknąć okno, oczywiście korzystając z telekinezy. No niestety, ja znowu na samym końcu troszeczkę za bardzo przyspieszyłem i nie udało mi się ustawić płatków w odpowiednim miejscu. Tak więc powtórzymy sobie tą próbę, bo znowu, kurczę. Tak, za bardzo się śpieszę. No ale na tym polegają te próby. Tak, mam nadzieję, że teraz mi to już wyjdzie. Będę szedł naprawdę bardzo ostrożnie i bardzo spokojnie. Całkowite skupienie. Teraz zamkniemy okno. Ok, i powolutku podejdziemy do kwiatowego stojaka. Tak jest, udało się. Okej. Trzecia próba jest nieco bardziej skomplikowana. Naszym zadaniem jest znalezienie równowagi między rozstawionymi ramionami posągu małpy. W prawej łapie trzyma dzban z 6 galonami wody i musimy tak przelać wodę między dwoma pustymi dzbanami, aby uzyskać w jednym z nich dokładnie taką samą wartość
jaką trzyma małpa. W tym celu najpierw nalewamy wodę do dzbanku mieszczącego 7 galonów, przelewamy zawartość do dzbanka mieszczącego 4 galony, opróżniamy dzban z 4 galonami i ponownie wlewamy resztę wody z większego dzbana do mniejszego. I tym samym w mniejszym dzbanie zostaje jeszcze miejsce na 1 galon. Napełniamy ponownie do pełna dzban z 7 galonami, przelewamy zawartość do mniejszego i mamy dokładnie jeden dzban z 6 galonami i można powiedzieć, że trzecia próba została wykonana. In any case, that's trial number 3 complete, technically. Teraz musimy przełączyć się na pozostałych członków naszej drużyny i dołączyć do mnicha. I tym samym zostaniemy poddani czwartej, ostatniej już próbie. Dostanie się tutaj akurat jest bardzo szybkie i bezproblemowe. Tak, przełączymy się jeszcze tylko na naukowca. Tak, jesteśmy już prawie u celu. I teraz tak, ustawiamy się na 3 latających dywanach i cała próba polega na tym, aby nie ulec pokusie zbierania przedmiotów pożądania, które będziemy mijać podczas wnoszenia się do góry. Zebranie dowolnego przedmiotu spowoduje zwiększenie ciężaru i całą próbę trzeba będzie powtórzyć od nowa. Tak więc stoimy nieruchomo i cierpliwie wznosimy się do góry. Pełna koncentracja. Tutaj teraz po prawej stronie oczywiście można sobie wejść, zdobyć kolejny obrazek do kolekcji, aby poznać historię, no, w tym przypadku mnicha, aczkolwiek ja tego w tym poradniku nie będę robił. O, tak jest, dotarliśmy do samego końca i tym samym wszystkie próby zostały przez nas wykonane pomyślnie. Teraz sobie wskoczymy na drabinkę, udamy się do góry. I poddamy się medytacji. Musimy tak sobie chwilkę postać przy tej statule, aż tak właśnie zauważymy, że obraz się nieco oddali. O, i teraz możemy przestać już medytować i telekinezą poluzujemy śruby i całą konstrukcję, na której siedzi nasz główny mistrz. Troszeczkę uszkodzimy. I teraz ponownie również skorzystamy z telekinezy, poluzujemy kamienie, ups, okej, ale przyniosło mnie w całkiem dobre miejsce, przesuniemy ten głaz i dostaniemy się teraz do góry, no i tym samym wyjdziemy na zewnątrz, tak sobie jeszcze zabierzemy obrazek, skoro jest taka możliwość. No i znowu jesteśmy na samym szczycie świątyni i podążamy w kierunku naszego mistrza. I see you understand what it is to be at peace with yourself, but be warned, a true Zen master is also at peace with the world. Tak więc odkryliśmy znaczenie słów, jakimi jest żyj w spokoju i zgodnie z samym sobą. Oczywiście dyskretnie i po cichutku wyeliminowaliśmy obecnego mistrza i spokojnie możemy kierować się do wyjścia z tej części jaskini. Our friend the monk's tale is nearly at an end.
Tak, nasza drużyna już czeka. Tak więc dobrnęliśmy do końca tego epizodu. Ja Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się!